Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Warszawski Sąd Rejonowy wydał nakazy doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więzienia. Posłowie w każdej chwili mogą trafić do zakładu karnego. Mamy do czynienia ze zbrodnią sądową, komentował na bieżąco na antenie telewizji Republika profesor Przemysław Czarnek. W podobnym tonie wypowiedział się były premier Mateusz Morawiecki. Bezprawie w czystej formie. Tak właśnie rodzą się dyktatury. To jest, proszę Państwa, zbrodnia sądowa. Żyjemy w tym momencie już po tej informacji, w czasach gorszych niż komuna. Mamy do czynienia ze zbrodnią sądową, którą najpierw dokonał Sąd Najwyższy, który nie respektuje prerogatyw konstytucyjnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał zbrodni sądowej, skazując powtórnie w procesie zakończonym prawomocnie panów Kamińskiego i Wąsika z pominięciem zasady res judicata, powagi rzeczy osądzonej, naruszając w sposób fundamentalny podstawowy porządek prawny w Polsce. A teraz Sąd Wykonawczy dokonuje zbrodni sądowej, nakazując aresztowanie posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z immunitetem i z mandatem poselskim, którego udzieliło tym posłom dziesiątki tysięcy wyborców na Zamojszczyźnie, Chełmszczyźnie, a także na Mazowszu. Zbrodnia sądowa, że przeszliśmy, proszę Państwa, w ciągu zaledwie kilku tygodni od państwa praworządnego, od państwa prawa i państwa demokratycznego do państwa totalitarnego, zarządzanego przez mafię sądową i zarządzanego przez grupę ludzi, którzy za nic mają konstytucję, za nic mają praworządność, za nic mają Polskę niepodległą, suwerenną i demokratyczną. Sędzia Tomasz Trębicki, który wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika, jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Jak mówi opozycja, jest ono upolitycznione i powiązane z obecnym obozem władzy. O nakazie uwięzienia posłów PiS-u rozmawiali politycy na naszej antenie. Ten sąd wydał wyrok przeciwko przestępcom Wąsikowi i Kamińskiemu za to, że przekroczyli swoje uprawnienia i szyli sprawę przeciwko Andrzejowi Leperowi. To było na wniosek rodziny Andrzeja Lepera była ta sprawa. Była wnoszona apelacja. A państwo przyrównujecie to do zbrodni komunistycznej? Pan minister Romanowski. Warto przytoczyć parę faktów. Chociażby fakt, że pan minister Kamiński był właśnie opozycjonistą, który walczył z tym zbrodniczym reżimem komunistycznym jeszcze w latach 80. I to, co się dzieje, to jest właśnie kontynuacja tych prześladowań, które były w latach 80. Wcześniej chociażby pan Ryszard Kalisz za Aleksandra Kwaśniewskiego był na podobnym etapie również ułaskawiony. Wtedy nikomu to nie przeszkadzało. A teraz kwestionuje się kompetencje prezydenta, prerogatywę prezydenta, łamiąc konstytucję i to dwukrotnie. Kwestionując prerogatywę prezydenta i kwestionując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Więc z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że mamy do czynienia ze zbrodnią sądową, zniszczeniem państwa. Akt łaski wobec posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika obowiązuje. Marszałek Sejmu powinien to uznać i tym samym zamknąć kryzys konstytucyjny, powiedział prezydent po spotkaniu z Szymonem Hołownią. Politycy nie doszli do porozumienia. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Budzi dzisiaj ogromne niepokoje. Budzi dzisiaj także i coraz większe kontrowersje prawne. Co będzie, jeżeli, jak słyszymy ostatnio, panowie posłowie nie zostaną wpuszczeni, zatrzymani siłą przez Straż Marszałkowską, nie zostaną wpuszczeni do Sejmu, nie zostaną wpuszczeni na salę obrad, nie będą mogli wykonać swoich obowiązków poselskich. Dlatego postanowiłem zaprosić pana marszałka, żeby panu marszałkowi wyjaśnić, jakie jest moje stanowisko. Otóż, szanowni państwo, ono jest jednoznaczne. Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku. Panowie, wszyscy czterej, zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta Rzeczypospolitej, to zamknęło sprawę w sposób definitywny. Tym samym nie mam żadnych wątpliwości, że panowie mają dzisiaj mandaty poselskie. Zakomunikowałem to panu marszałkowi, jednocześnie proponując panu marszałkowi, żeby dla zamknięcia tej sprawy, uniknięcia niepokojów, uniknięcia dalszego piętrzenia kontrowersji i niepotrzebnych niepokoi państwowych, społecznych, ustrojowych w tej kwestii, po prostu uznać dzisiaj, że to ułaskawienie z 2015 roku było
i jest skuteczne. Rząd Donalda Tuska łamie praworządność, bezprawnie przejął media publiczne, mówił w brytyjskiej telewizji GB News były premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie takie rzeczy działy się w Polsce w 1981 roku w trakcie stanu wojennego. Dobrze pamiętam tamte czasy. Jak widzimy, 42 lata później historia się powtarza. Wiele osób jest bardzo zdumionych tak zdecydowanym i agresywnym łamaniem prawa przez Donalda Tuska. Jeżeli w Wielkiej Brytanii rząd wyłączyłby BBC, bylibyśmy zszokowani. Co obecna sytuacja mówi o stanie demokracji w Polsce? Jesteście przecież od wielu lat członkiem Unii Europejskiej. Ta sytuacja budzi zaskoczenie. Kiedy byłem premierem w Polsce, rynek medialny był pluralistyczny. Polacy mogli wybierać między trzema dużymi telewizjami informacyjnymi, które przedstawiały różne punkty widzenia. Jak zapewne wiecie, większość mediów w naszym kraju jest stronnicza i reprezentuje liberalno-lewicową narrację. To jest niepokojące. Za poprzednich rządów Donalda Tuska telewizja publiczna także była stronnicza. Teraz centrowo-lewicowa władza dąży do tego, żeby media w Polsce mówiły jednym, dla nich korzystnym głosem. Public television was under Tusk government very much biased. Wracamy do sprawy Kamińskiego i Wąsika. Prezes Izby Pracy, sędzia Piotr Prusinowski, łamie prawo. Przekazała w oświadczeniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Prusinowski bowiem zamierza wydać swoje postanowienia dotyczące uchylenia mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, mimo że w tej sprawie zapadło już postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Z konsternacją przyjmuję lekceważenie przez prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego zarządzenia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z 4 stycznia bieżącego roku, które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzając jednoznacznie właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie z odwołania posła Mariusza Kamińskiego od decyzji Marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego. Działanie takie stanowi istotne naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jest efektem samowoli prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu, organem władzy ustawodawczej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odbywa szereg konsultacji w sprawie wygaszenia mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi. Spotkał się między innymi z ministrem sprawiedliwości i prezydentem. Hołownia tymczasowo zdezaktywował karty do głosowania ułaskawionych posłów. Natomiast ostateczną decyzję w ich sprawie ma podjąć przed posiedzeniem Sejmu. Wybaczcie Państwo, nie będę komentował dzisiaj, nie będę się bawił w komentatora. Dzisiaj mam do załatwienia poważne sprawy ustrojowe i muszę poukładać proces, który okazał się być, miał być prosty, a okazał się nie być prosty przez wzgląd na to, w jakim stanie znajduje się dzisiaj państwo i praworządność po tych 8 latach rządów PiS-u. Są posłami czy nie, panie marszałku? No ale wielokrotnie już udzielałem odpowiedzi na to pytanie. Mandat obu panów wygasł. Mamy w tej sprawie jakieś huki, trzaski, błyski, które dochodzą do nas między innymi z Sądu Najwyższego. To jest sytuacja, która musi zostać rozstrzygnięta. Znaczy państwa nie stać dzisiaj, Rzeczpospolitej nie stać dzisiaj na ciągnięcie tej sprawy, która zużywa nam tyle tlenu jeszcze dłużej. To musi zostać przecięte i musimy jechać dalej z ważnymi sprawami, które mamy do załatwienia. Ale karty są ich dezaktywowane? Jestem posłem i będę głosował na najbliższym posiedzeniu, mówił Mariusz Kamiński w radiu RMF FM. Dodał, że został skutecznie ułaskawiony przez prezydenta, a marszałek Sejmu oraz Izba Pracy Sądu Najwyższego działają bezprawnie. Nie, nie jestem przestępcą. Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju. Korzystam ze swoich praw. Złożyłem odwołanie od decyzji marszałka Sejmu do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy wypowiedział się jedna w tej sprawie unieważniając. A będzie teraz decyzja drugiej izby. Mariusz Kamiński z moim gościem. Jakim prawem innej izby? Ta sprawa już jest osądzona. Sąd Najwyższy w tej sprawie się wypowiedział. Unieważnił decyzję marszałka Hołowni dotyczącą wygaszenia mandatu. Panie pośle. Tylko
przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach, które będą w środę odbywały się w Sejmie i wejście na salę. Jeśli Straż Marszałkowska powie bardzo pana przepraszamy, ale nie możemy pana wpuścić, to ja co pan powiem zrobi? Bardzo panów przepraszam, jestem posłem, wykonuję chce swoje obowiązki. Szarpać ze strażnikami? Ja się z nikim szarpać nie będę, aczkolwiek biorę, przyjmuję do wiadomości to, że może być zastosowana wobec mnie przemoc fizyczna. Spółka Orlen sfinalizowała zakup firmy Doppler Energii. Tym samym przejęła 267 stacji paliw w Austrii. Łącznie grupa Orlen zarządza siecią 3,5 tysiąca stacji paliw w 7 krajach w Europie. Przejęliśmy Austrię, stacje w Austrii, ale to nie są tylko stacje w Austrii. Również mamy stacje na Węgrzech, ostatnio przejęliśmy. No i też mamy stacje na Słowacji. Jest to 7. kraj i to jest bardzo ważne, żeby się rozwijać w regionie, w tym regionie, w którym posiadamy rafinerię. Bo to nie tylko są stacje, to co przejęliśmy, ale to jest też rynek hurtowy, który tam też częściowo przejmujemy. W związku z tym to jest bardzo mocny rozwój Orlenu. To pokazuje, że ta budowa silnego, mocnego Orlenu jako dużej firmy multienergetycznej miała sens i to pokazuje, że stać nas na akwizycje, które będą przynosić zyski Orlenowi, ale również i zyski państwu. W Niemczech trwa wielki protest rolników. Kilkadziesiąt tysięcy ciągników zablokowało ulice większości niemieckich miast. Powodem tych protestów była próba cofnięcia przez rząd dotacji do paliwa i wprowadzenia nowych podatków, które według rolników i tak biednych zrujnowałyby ich do reszty. To był taki podstawowy cel, z tym, że wygląda na to, że to były takie preteksty właściwie do zmian i ogólnych zmian, bo niezadowolenie Niemców sięga w tej chwili zenitu. Czy na wieść o tych protestach władze usiłowały się wycofać chociażby z tych likwidacji tych dopłat do paliwa? Tak, w tej chwili z tego co wiem to albo całkowicie, albo najpierw była mowa o częściowym wycofaniu się z tych likwidacji tych dopłat, albo nawet już w tej chwili całkowicie, z tym, że to już rolników zdaje się nie zadowala. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa w telewizji Republika. Dziękuję także za zaufanie. W tym momencie telewizja Republika bije rekordy oglądalności również w internecie. Szanowni Państwo, przed nami wiele ciekawych rozmów na naszej antenie. Natomiast niedługo przeniesiemy się także do Kielc, gdzie niedługo rozpocznie się protest przeciwko nielegalnemu przejmowaniu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Zachęcam do pozostania z Republiką.